Witam serdecznie. Są takie dni w roku, kiedy Bolesławiec staje się centralnym punktem Dolnego Śląska, a śmiem nawet powiedzieć, że kraju, a mogę nawet dodać, że i przyjeżdżają goście z zagranicy. Ale co ja tu będę opowiadać, skoro w naszym studio gość, prezydent Bolesławca Piotr Roman. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się 23. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Ci z Państwa, którzy nas nie widzą, a słyszą, muszą wiedzieć, że na stole przed nami rozłożone całe multum kartek, a na tych kartkach opisane i zawarte jest to, co będzie się działo podczas 4 dni Wielkiego Ceramicznego Święta. Spróbujmy o tym opowiedzieć. Każdy, kto przyjechał do Bolesławca, do niego zazwyczaj wraca, szczególnie jeżeli był na święcie ceramiki, bo rzeczywiście ten ceramiczny zawrót głowy, jaki mamy od środy południa do niedzieli, do późnego wieczora w niedzielę, to są przede wszystkim największe targi turystyczne w tej części Europy, jedne z trzech największych. Każdy z nas lubi się otaczać pięknem, każdy lubi dawać piękne prezenty, bądź też zjeść posiłek na pięknych naczyniach. To wszystko można kupić w Bolesławcu, kupić za zawrotnie niskie ceny, a jakościowo jest to rzeczywiście towar bardzo duży i przede wszystkim jest w czym przebierać. Ale wokół tych targów budujemy takie zjawisko, które polega na coraz większej organizacji Wielkiego Święta. Święta miasta, bo niewątpliwie ceramika jest czymś, co nas wyróżnia, ale też święta wszystkich tych, którzy do nas przyjeżdżają, a przyjeżdża co roku około, no myślę, że tak między 150 a 200 tysięcy ludzi, 100 wystawców ceramicznych, do tego mnóstwo innych stoisk, wielka, największa giełda ceramiczna, wystawy, wernisaże wystaw, w tym wystawa pokazująca nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej, piec. Obchodzimy również jubileusz jednej z największych firm bolesławieckich ceramicznych, manufaktury, która ma 25 lat. I proszę też pamiętać, że oprócz rynku i okolic, gdzie odbywa się impreza główna, na której są sceny, występują artyści, to w bardzo wielu zakładach, w tym roku jest rekordowa ilość zakładów, które na swoim terenie urządzają również takie małe ogrody ceramiczne, małe albo większe, często z poczęstunkiem. Jeden z nich upiecze prosiaka, gdzie indziej mamy 4 pory roku z pawicami. One nie będą do zjedzenia, ale to są pawice, które wylansowane zostały jako stroje ceramiczne. Czyli inaczej mówiąc, od środy do niedzieli. Środa, czwartek to są przede wszystkim zakupy, jest kilka wernisaży, odpalany jest piec, ale te wszystkie atrakcje dodatkowe zaczynają się od piątku, czyli weekend, od piątku do niedzieli. Mamy wioskę garncarską, miasteczko animacji ceramicznych, gdzie przede wszystkim dzieci, ale też dorośli będą mogli zobaczyć, jak się toczy na kole garncarskim. Będą warsztaty ceramiczne, Ceramics Memory, malowanie stempelkowe, warsztaty garncarskie. Park przygody Wyspa Kultur przyjedzie do nas i pokaże piracki statek. Natomiast te takie epicentrum czy apogeum zaczyna się o godzinie 18:00 wielką paradą ceramiczną. Właściwie to już można powiedzieć parada miejska. Wystarczy powiedzieć, że na początku pojadą nasi motocykliści Harley'ami, Hondami i tak jak u Hitchcocka i napięcie zacznie wzrastać, tak? Czyli parada, która startuje od ulicy Kościelnej przez rynek do placu, do ulicy Asnyka. W tym roku parada to jest przede wszystkim kobaltowa moda, czyli dominować będzie kobalt, gramy kolorami, bo ceramika bez kolorów, oprócz tego, że jest czerep, że jest biskwit, że jest glina, że jest forma, to musi być jeszcze pomalowana najczęściej stempelkami albo pędzelkami. Po paradzie dwie gwiazdy, najpierw zespół znany, zespół bardzo popularny, szczególnie wśród młodych ludzi, zespół Manchester, a później Ania Wyszkoni. I to jest piątek. Mamy też już dla wszystkich tych, którzy będą chcieli zobaczyć taki ciekawszy happening artystyczny, mamy lustrację konia trojańskiego, nawet koń trojański może być zlustrowany, z udziałem tancerzy teatru Avatar. W sobotę od rana trwa giełda staroci, mamy w galerii nowe wzornictwo, mamy też finał międzynarodowego pleneru ceramicznego, wioska garncarska, ale w sobotę takie będą dwa elementy niezwykle ciekawe, czyli Strongman,
a później pierwszy raz w Bolesławcu Flash of Colors, czyli Festiwal Kolorów, niezwykle modne, niezwykle popularne w tej chwili zabawa ludzi z kolorami, z kredą, z woreczkami z kredą, z kredowymi gaśnicami. No nasz oczywiście, nasz Flash of Colors będzie przede wszystkim w bieli i w kobalcie, ale będzie też mnóstwo innych kolorów. Wieczorem wystąpi znany z telewizji, z programu Must Be The Music zespół Sahiel, a po nim znany, bardzo znany w Europie zespół Fun Factor. Wystarczy powiedzieć, że w tym roku zespół na Nowy Rok grał pod bramą brandenburską w Berlinie, a po Fun Factor, jeśli komuś będzie mało, jeszcze pokaz laserów i dyskoteka do północy. Na sobocie nie koniec. Na sobocie nie koniec, trochę się mi już zabrakło powietrza, ale jedziemy dalej, czyli mamy niedzielę. I w niedzielę troszeczkę spokojniej. Jest giełda staroci, jest pokaz tworzenia szklanych naczyń. Oczywiście są wystawy, prezentacje twórczości artystów w plenerze. Jest wioska garncarska i mamy spektakl dla dzieci, Leśne psoty i kłopoty. A później wystąpią nasze pracownie bolesławieckie, bardzo dobry zespół, zespoły taneczne, orkiestra dęta. Mamy bardzo dobry koncert finałowy warsztatów muzycznych polsko-niemieckich, które były realizowane z programów europejskich. I wreszcie mega gwiazda Michał Szpak, na którego szczególnie mieszkanki Bolesławca czekały od wielu lat, bo prowadziły ze mną zażartą dyskusję w internecie. Udało się go ściągnąć. No i w samym finale, jak co roku, wielki pokaz sztucznych ogni. Podkreślam, rynek, ulica Asnyka, to jest wszystko zastawione, pół miasta jest zastawione, ale oprócz tego w tym roku mamy ogromny wysyp firm ceramicznych i różnych instytucji, które zapraszają do siebie. Proszę sobie wyobrazić, że nie tylko w Bolesławcu, ale na przykład Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Bolesławcu, ale też jak ktoś będzie chciał, może pojechać do Czerwonej Wody koło Węglińca i z okazji Święta Ceramiki zobaczyć, jak się wytwarza surowce ceramiczne, bo bez gliny i bez surowców nie byłoby to możliwe. Mówi pan, pół miasta będzie zastawione, a to dosyć istotna informacja chociażby dla tych, którzy samochodami będą chcieli do Bolesławca na Święto Ceramiki przyjechać. Chyba musimy ich uspokoić, na pewno miejsce na to auto się znajdzie. W Bolesławcu ogromne, 90% parkingów to są parkingi bezpłatne. Na pewno przyjedzie bardzo dużo gości, ale zawsze się miejsce znajdzie. Czasami trzeba ten pół kilometra, kilometr dojść, ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast miejsc parkingowych jest dostateczna ilość, co pokazały poprzednie lata. To jest weekend, także też firmy nie pracują, zakłady, więc tych miejsc też jest trochę więcej. Wiele by można było opowiadać, ale po co opowiadać, skoro po prostu można tam być, przeżyć to i zobaczyć na własne oczy, obkupić się od łyżeczki, po talerzyk, po garnuszek, po maselniczkę, a długo bym mogła jeszcze wymieniać, o tym się musicie Państwo przekonać. 16-20 sierpnia, Bolesławieckie Święto Ceramiki, ogromne przedsięwzięcie, czterodniowe, pięciodniowy. No to środa, na pewno piątek, sobota, niedziela. Każdy znajdzie w takim razie pewnie czas, nawet jeśli pracuje. 16-20 sierpnia, to trzeba zapamiętać i w Bolesławcu się pojawić. Czekamy. Czekamy, zapraszamy. Można będzie też zobaczyć na przykład, jak można talerzami grać w tenisa stołowego. Czego pewnie gdzie indziej nie zobaczymy. I zagra mistrz Europy. Zapraszamy do Bolesławca.